Marek Balon, kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, biografia, mąż opatrznościowy narodu polskiego. Nie sposób wyobrazić sobie dziejów Polski w XX wieku bez postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rola, jaką odegrał w historii polskiego kościoła i narodu, jest nie do przecenienia. To rola prawdziwego przywódcy i duchowego przewodnika milionów Polaków. Którzy w niezłomnym prymasie znajdowali oparcie. Dzięki niemu mieli siłę opierać się komunistycznej dyktaturze. Heroiczna postawa Wyszyńskiego, połączona z jego mądrością i niezwykłą intuicją polityczną, pozwoliła ocalić polski kościół w najtrudniejszym okresie stalinizmu. Zbrodniczy system komunistyczny, zupełnie wbrew swoim intencjom, wykreował prymasę Wyszyńskiego na autentycznego przywódcę zniewolonego narodu. Było to przywództwo bez precedensu, nie mające odpowiednika w naszych dziejach, ale też nigdy wcześniej Kościół Polski i Polscy Katolicy nie stanęli w obliczu ateistycznej władzy, która za cel stawiała sobie walkę z religią. W tym krytycznym dla Kościoła i narodu okresie ksiądz prymas Stefan Wyszyński okazał się prawdziwym mężem opatrznościowym. Nic nie było w stanie zachwiać jego pozycji, ani więzienie ani odstępstwo złamanych przez bezpiekę biskupów, ani groźby, prześladowania czy oszczerstwa. Dla większości Polaków i tak niezmiennie uosabiał największy autorytet moralny. Dla wielu być może był jedynym odniesieniem w czasach powszechnego zakłamania. Nigdy nie zamierzał uczestniczyć w życiu politycznym, jednak mimo woli stał się nie tylko biskupem, lecz również wybitnym mężem stanu. Co podkreślali nawet jego przeciwnicy. Bronił praw Kościoła, praw człowieka i praw narodu do niezawisłości, co musiało go wciągnąć w konfrontację z systemem, który zagrażał wszystkim tym prawom i wartościom. Prymas Wyszyński był jedynym przywódcą Kościoła w bloku sowieckim, który zwycięsko wychodził z konfrontacji z kolejnymi rządami komunistycznymi. Wystarczy choćby wspomnieć obchody milenium chrztu Polski peregrynację kopii obrazu jasnogórskiego czy słynny list do biskupów niemieckich. Prymas Wyszyński zwycięsko przeprowadził Kościół Polski przez okres najbardziej brutalnych rządów dyktatury komunistycznej. Wspaniałe zwieńczenie tej chwalebnej drogi nastąpiło 16 października 1978 roku. Doniosły dla Kościoła i Narodu Polskiego Dzień Wyboru Karola Wojtyły na papieża to także chwila szczególnej chwały prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jego wieloletnia posługa, naznaczona cierpieniem, wydała wspaniałe owoce. To było też jego zwycięstwo, bo to on uformował kościół, który dał światu nowego papieża. Podczas uroczystości intronizacji Jana Pawła II doszło na oczach całego świata do wzruszającej i wymownej sceny, gdy nowy papież uniósł się z stronu, by ucałować rękę prymasa Wyszyńskiego. Niezwykły gest Ojca Świętego był hołdem złożonym człowiekowi, któremu naród polski tak wiele zawdzięczał. W specjalnym orędziu do Polaków, wygłoszonym 23 października 1978 roku, Jan Paweł II w poruszających słowach dziękował prymasowi. Czcigodny i umiłowany księże prymasie. Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Można powyższy tekst poszerzyć o jeszcze jeden cytat, wyjęty z modlitwy o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego syna, jak wiernie kochał ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę twojego Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary chrystusowej i wolności narodu. Maryjny klimat rodzinnego domu. Stefan Wyszyński, przyszły prymas Polski, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Rodzina Wyszyńskich słynęła z przywiązania do wiary katolickiej i kultywowania tradycji patriotycznej. Dziadek, Piotr Wyszyński, pochodził z Podlasia, gdzie po upadku Powstania Styczniowego katolicy i unici zostali poddani represjom ze strony rosyjskiego zaborcy. Urzędnicy Carscy w sposób wyjątkowo gorliwy wdrażali tam politykę rusyfikacji oraz próbowali odrywać duchownych i wiernych od kościoła. W obronę szczególnie prześladowanych Grekokatolików zaangażował się Piotr Wyszyński, którego władze Carskie zmusiły w końcu do opuszczenia Podlasia. Przeniósł się w rejony wschodniego Mazowsza, gdzie w okolicy Łochowa na obszarze Parafii Kamieńczyk nabył niewielką posiadłość. Ojciec Stefana, Stanisław Wyszyński, wychowywał się już w Kamieńczyku. Podążając za swoim zamiłowaniem do muzyki, poświęcił się najpierw studiom muzycznym, a później pracy organisty w Gałkówku, potem w Prostyni i wreszcie w Zuzeli, gdzie przyszedł na świat Stefan. W 1899 roku Stanisław Wyszyński ożenił się z Julianną Karp. Stefan był ich drugim dzieckiem. Jako pierwsza urodziła się córka Anastazja potem przyszły na świat jeszcze dwie dziewczynki Stanisława i Janina oraz syn Wacław który niestety zmarł mając 11 lat W późniejszych wspomnieniach kardynał Wyszyński często podkreślał jak wiele zawdzięcza rodzicom otoczyli go miłością i zapewnili szczęśliwe dzieciństwo kochał ich podziwiał i zawsze darzył ogromnym szacunkiem Wychowali go w duchu miłości do Boga, Matki Najświętszej i Ojczyzny. Wpoili mu poszanowanie dla pracy, chleba i zboża. Uwrażliwili na potrzeby najuboższych oraz wszelkie przejawy niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. Także siostry darzyły Stefana serdeczną miłością. Niezmiernie dumne z brata, pomagały mu często i wyręczały w pracach domowych. Rodzinę Wyszyńskich wyróżniała wielka cześć dla Matki Bożej. Kult maryjny rodzinnego domu wywarł duży wpływ na osobowość Stefana Wyszyńskiego, który po latach tak o tym wspominał. Ojciec mój z upodobaniem jeździł na jasną górę, a moja matka do ostrej bramy. Razem się potem schodzili w nadburzańskiej wiosce, gdzie się urodziłem i opowiadali wrażenia ze swoich pielgrzymek. Ja, mały brzdąc, podsłuchiwałem, co stamtąd przywozili, a przywozili bardzo dużo bo oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej. I jeżeli co na ten temat ich różniło, to wieczny dialog, która Matka Boża jest skuteczniejsza: czy ta, co w ostrej świeci Bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy. A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, Zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej czarnej pani i tej białej. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości. W 1910 roku rodzina Wyszyńskich przeniosła się do miejscowości Andrzejewo w powiecie Ostrowskim na Mazowszu. Gdzie Stanisław dostał nową posadę. Niebawem po przeprowadzce Stefan przeżył wstrząs związany z niespodziewaną śmiercią matki. Julianna Wyszyńska zmarła po urodzeniu ostatniej córki, Zofii, która zresztą miesiąc później też umarła. Na krótko przed śmiercią matki doszło do zdarzenia, które dziewięcioletni wówczas Stefan zapamiętał na całe życie. Otóż pewnego wieczoru umierająca matka, Słabym głosem poprosiła syna, aby się ubrał. Chłopcu wydawało się, że chce go posłać poleki do apteki. Ale kiedy zaczął wkładać palto, powstrzymała go ruchem ręki i powiedziała, by ubrał się inaczej. Wtedy Stefan wyczuł intencje matki. Miał się przebrać w szaty kapłańskie i służyć Bogu. Ogromna tęsknota za matką sprawiła, że Stefan odczuwał szczególną potrzebę modlitwy do Matki Bożej. Całkowicie zawierzając jej opiece. Żal z powodu odejścia matki pobrzmiewał w nim jeszcze długo, w pewien sposób kształtując jego postawę religijną. Będąc młodym księdzem, wypowiedział znamienne słowa: Pojechałem z Prymicją na jasną górę, aby mieć matkę, matkę, która już będzie zawsze, która nie umiera. Słowa te świadczą, iż Stefan Wyszyński widział w Maryi także własną matkę. Która go nigdy nie opuści. Zawierzenie matce Bożej rekompensowało mu nieszczęścia osobiste i przeżywane tragedie narodowe, dawało siłę połączoną z niewieścią dobrocią i łagodnością. W drodze do kapłaństwa. W 1911 roku ojciec Stefana ożenił się powtórnie z Eugenią Godlewską. Było to zrozumiałe, osierocone dzieci potrzebowały opiekunki, a dom gospodyni ważne że Eugenia była przyjaciółką zmarłej Juliany i dzieci ją lubiły w życiu Stefana następowały poważne zmiany w 1912 roku rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w stolicy bardziej niż na prowincji odczuwało się atmosferę niewoli wszechobecny język rosyjski kozackie patrole pędzące po ulicach carscy urzędnicy żandarmi i żołnierze to wszystko mogło oddziaływać przygnębiająco na wychowanego w patriotycznej tradycji chłopca. Jednak czuło się już atmosferę zbliżającej się wojny i rosła nadzieja, że są to ostatnie tchnienia carskiego reżimu. Z początkiem wojny Andrzejewo zostało spalone. Front wojenny, który w sierpniu 1915 roku przeszedł przez tę miejscowość, odciął Stefana od Warszawy, uniemożliwiając mu powrót do gimnazjum. Dzięki staraniom księdza Leonarda Załuski wszyscy uczniowie szkół warszawskich z parafii Andrzejewo zostali przeniesieni do gimnazjum w Łomży. Wśród nich znalazł się i Stefan, który przebywał tam do roku 1917, kończąc klasę czwartą i piątą. W okresie nauki w łomżyńskim gimnazjum Stefan ostatecznie utwierdził się w postanowieniu wstąpienia do stanu duchownego. Dążenie do szybkiego rozpoczęcia studiów przygotowawczych do kapłaństwa było tak silne, że postanowił przenieść się z gimnazjum łomżyńskiego do liceum imienia Piusa X przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W seminarium niższym przebywał trzy lata, po czym w 1920 roku przeszedł do seminarium wyższego. Był to szczególny moment w dziejach ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, a następnie odniosła wielkie zwycięstwo nad bezbożnymi bolszewikami, ratując zachodnią cywilizację przed wschodnim barbarzyństwem. Kolejne wielkie wydarzenia Stefan śledził z zapartym tchem, a silne doznania duchowe, związane z powołaniem, szły u niego w parze z wielkim uniesieniem patriotycznym. To właśnie wtedy po raz pierwszy hasło Bóg i Ojczyzna. Tak mocno zaistniało w jego życiu. Podczas studium w Wyższym Seminarium Duchownym, Stefan zmagał się z różnymi chorobami. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1924 roku. Jednak ze względu na konieczność szpitalnego leczenia choroby płuc nie został wyświęcony wraz z innymi alumnami 29 czerwca, lecz dopiero 3 sierpnia. Był to dzień jego urodzin. Uroczystość odbyła się w Katedrze Włocławskiej. Święcenia otrzymał z rąk biskupa sufragana diecezji włocławskiej Wojciecha Owczarka. Zaraz potem udał się do Częstochowy, aby tam, przed cudownym obrazem pani Jasnogórskiej, odprawić swą prymicyjną mszę świętą. Nowo wyświęcony ksiądz musiał się poddać dalszej kuracji i pracę kapłańską podjął dopiero w październiku. Cieszył się znakomitą opinią u swoich przełożonych, którzy powierzali mu ważne funkcje. Już na starcie swojej pracy duszpasterskiej musiał łączyć obowiązki wikarego przy katedrze włocławskiej z pracą prefekta na kursach wieczorowych dla dorosłych oraz ze stanowiskiem redaktora dziennika diecezjalnego Słowo Kujawskie. Działalność duszpasterska i publicystyczna po roku pracy decyzjalnej biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki skierował młodego kapłana na dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1925-1929 studiował tam na wydziale prawa kanonicznego. Równocześnie pod kierunkiem księdza Antoniego Szymańskiego odbywał studia z zakresu katolickiej nauki społecznej i ekonomii na wydziale prawa i nauk społeczno-ekonomicznych. W czerwcu 1929 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. W trakcie studiów na Kulu ksiądz Wyszyński działał aktywnie w stowarzyszeniu katolickiej młodzieży akademickiej Odrodzenie. Włączył się czynnie w sprawy rozwoju i umocnienia młodej uczelni katolickiej, a także pisał artykuły do Ateneum Kapłańskiego. Wtedy też zaprzyjaźnił się z księdzem Władysławem Korniłowiczem, postacią powszechnie znaną i niezwykle cenioną za działalność społeczną i duszpasterską, którego uważał za swego przewodnika duchowego. Po obronie pracy doktorskiej ksiądz Wyszyński uzyskał stypendium na dalsze studia i wyjechał do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, gdzie zapoznawał się ze stanem chrześcijańskiej nauki społecznej. Efektem tych podróży były jego pierwsze publikacje z zakresu katolickiej myśli społecznej. Dzieło kardynała Ferrari oraz główne typy akcji katolickiej za granicą. Przede wszystkim jednak zagraniczna podróż utrwaliła jego zamiłowanie do nauk społecznych. Zaraz po powrocie do kraju ksiądz Wyszyński opracował ramowy program wykładów nauki społecznej Kościoła dla seminarium duchownego. Wnioski ze swej podróży publikował też w pismach Ateneum kapłańskie i Prąd. Uwagę swą koncentrował przede wszystkim na sprawach wychowawczych i działalności akcji katolickiej. Wkrótce Wyszyńskiemu doszły nowe obowiązki. W 1931 roku został wykładowcą we Włocławskim Seminarium Duchownym, a rok później objął funkcję redaktora naczelnego Ateneum Kapłańskiego. Jednocześnie pełnił w Kurii Biskupiej funkcję promotora sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego. A od 1938 roku sędziego sądu biskupiego był również w latach 1931 do 1932 dyrektorem diecezjalnych dzieł misyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wprowadzał w czyn założenia katolickiej nauki społecznej od roku 1932 działał w chrześcijańskich związkach zawodowych organizował katolicki związek młodzieży robotniczej a także prowadził chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. ówczesne poglądy księdza Wyszyńskiego oscylowały wokół dwóch zasadniczych kwestii. Z jednej strony, przestrzegał przed wpływami ideologii komunistycznej na robotników, a z drugiej zdecydowanie opowiadał się za zmianami strukturalnymi i w polityce społecznej w interesie środowisk robotniczych. Miał gotowy plan działania i mnóstwo pomysłów. Przede wszystkim kładł nacisk na popularyzację katolickiej nauki społecznej wśród robotników i organizowanie chrześcijańskiego ruchu związkowego. Uważał, że między kapitalizmem a socjalizmem możliwa jest trzecia droga droga kompromisu i wzajemnego poszanowania między pracodawcami a robotnikami w duchu nauki chrześcijańskiej. Za największe zagrożenie uważał komunizm. Więc dokładał wielu starań, aby odciągnąć robotników od wpływu tej złowrogiej ideologii. W tym celu postulował u władz kościelnych o roztoczenie opieki duchowej nad robotnikami, szczególnie bezrobotnymi, między innymi przez włączenie ich do pracy parafialnej, zorganizowanie im specjalnych rekolekcji, zapewnienie kontaktu osobistego z duszpasterzem, udzielanie pomocy materialnej i duchowej. A także zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych oraz roztoczenie opieki nad dziećmi i młodzieżą robotniczą. Działając aktywnie w środowisku robotniczym Włocławka, ksiądz Wyszyński mógł się pochwalić sporymi osiągnięciami, ale największym jego sukcesem było doprowadzenie do solidarnej współpracy chrześcijańskich związków zawodowych ze związkami socjalistycznymi w obronie praw pracowniczych. W 1934 roku we Włocławku w okresie najcięższego kryzysu ekonomicznego ksiądz Wyszyński doprowadził do spotkania miejscowych pracodawców i robotników, walnie przyczyniając się do zawarcia porozumienia. Kompromis był możliwy, gdyż robotnicy pod wpływem działalności Wyszyńskiego nie byli nastawieni konfrontacyjnie i nie stawiali egoistycznych żądań, których pracodawcy w sytuacji kryzysowej nie zdołaliby zrealizować. Lata okupacji W latach trzydziestych ksiądz profesor Wyszyński publikował artykuły, w których między innymi poddawał krytyce totalitaryzm nazistowski. Z tego powodu znalazł się na sporządzonej przez gestapoliście zawierającej nazwiska Polaków przeznaczonych do aresztowania. Wyszyński nie zamierzał jednak opuszczać Włocławka i ukrywać się przed Niemcami. Uważał, że nie może w tak ciężkich czasach opuszczać swoich wiernych. Dopiero wyraźne polecenie biskupa Kozala zmusiło go do wyjazdu. Uniknął aresztowania niemal w ostatniej chwili. Zaledwie kilka godzin po wyjeździe do jego mieszkania wtargnęli gestapowcy, przeprowadzając tam dokładną rewizję. Stefan Wyszyński postanowił się ukryć w domu swego ojca we Wrociszewie. Tam dowiedział się, że Niemcy aresztowali biskupa Michała Kozala oraz profesorów i kleryków Włocowskiego Seminarium. Nie chcąc narażać swoich bliskich, zastanawiał się nad zmianą kryjówki. W lipcu 1940 roku przyjechała do niego zakonnica z listem od księdza Korniłowicza, który prosił go o objęcie opieki duchowej nad grupą sióstr i dzieci niewidomych, przesiedlonych z lasek do majątku zamojskich w Kozłówce. Propozycja przyjaciela przyszła w samą porę i wybawiła go z kłopotliwego położenia – Pożegnał się z najbliższymi i nie zwlekając wyruszył do Kozłówki. Przez ponad rok sprawował tam opiekę nad dziećmi ociemniałymi oraz służył posługą kapłańską miejscowym wiernym. W październiku 1941 roku zagrożony odnawiającą się chorobą płuc, wyjechał na kurację do zakopanego. Został tam aresztowany i przewięziony z domu sióstr urszulanek do Glas Palast, miejsca gestapowskiej kaźni Polaków. Niespodziewanie po kilku godzinach Niemcy wypuścili go na wolność. Być może gestapowcy nie wiedzieli do końca, kogo mają w swych rękach, a może zadziałały jakieś inne czynniki. Sam Wyszyński swe uwolnienie przypisywał modlitwom sióstr urszulanek do Matki Najświętszej. Od listopada 1941 do czerwca 1942 roku. Ksiądz Stefan przebywał w Żułowie, opiekując się grupą sióstr i niewidomych. Brał tam udział w tajnym nauczaniu młodzieży oraz niósł pomoc miejscowej ludności zagrożonej epidemią tyfusu. W czerwcu 1942 roku przeniósł się do podwarszawskich Lasek, gdzie został kapelanem ośrodka dla niewidomych. Często bywał w Warszawie i brał aktywny udział w konspiracyjnym nauczaniu. Jego wykłady przyciągały liczne grupy młodzieży akademickiej. Organizował też wspólne rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży, robotników i inteligencji. Wybuch powstania warszawskiego zmienił oblicze ośrodka w Laskach, który stał się przede wszystkim szpitalem, domem uciekinierów i punktem kontaktowym oddziałów konspiracyjnych. Ksiądz Wyszyński był w tym czasie kapelanem okręgu wojskowego Żoliborz i szpitala powstańczego w Laskach. Dla ludzi przygniecionych tragedią powstania jego pociecha duchowa była szczególnie ważna, ważniejsza niż kiedykolwiek w życiu. W wolnych chwilach ksiądz Wyszyński udawał się do kaplicy i pogrążał w modlitwie, polecając Bogu i Matce Najświętszej, ginącą stolicę i jej bohaterskich obrońców.